jeszcze? Coś? Nie, no już. Cześć! Cześć kochani, witamy was serdecznie w kolejny piątek. Piątek dzisiaj, prawda? No, a co? Dobrze, że się nie pomyliliśmy. Nie no, oszukiwałbym ich, że piątek w czwartek na nie, przykład. Nie, jak mówimy, że nagrywamy wcześniej, to mówimy, no. Tydzień mi się troszeczkę poprzestawiał, słuchajcie, dlatego, że byłem poza Polską, takie przywiozłem ze sobą, o takie. Takie z dziurką w ekranie, niedorobione. Ale dziurka jest za to najmniejsza na świecie, ma 4,5 mm. Ojej. Podobno nic mniejszej dziurki nie ma. Globalnie rzecz biorąc, jest to maszyna bardzo fajna, dlatego że no jest to flagowiec Honora, jakby na to nie patrzeć. Szkło z tyłu czy plastik? Bo wygląda jak plastik trochę, prawdę mówiąc. Nie wiadomo. Szkło jest metalowa, ramka na pewno jest. No, ramka na pewno. Szkło z przodu i z tyłu chyba też jest jakiegoś rodzaju masa, bo on jest taki śliczny. Nie wiem, czy widzieliście. Ja tam jakąś relację nawet mówiliśmy zrobiłem z tego. O nim. Mówiliśmy też o nim. No nie, ale wiesz, wcześniej. Zobaczyć na żywo, zobaczyć tak. No właśnie, chłopaki, ale co prawda twierdzili, że ten czarny jest najładniejszy. I tam jeszcze. Ale czarny mi się tak średnio podobał, bo na nim nie bardzo było widać te A te powiedziałeś już takie. Widzą, co to jest w ogóle? To jest Honor View 20, słuchajcie. Albo V20. Albo V20, w zależności od. Bo myśmy o nim gadali, jak on był w Chinach, bo tak. On jakoś u nas był sporo później, nie? W grudniu był w Chinach. No w każdym razie z opóźnieniem trafił do Europy rzeczywiście. Do nas trafi w cenie 3000 zł. O jest. 2899, jeżeli dobrze wart jest tyle, dokładnie. Myślisz? To znaczy, jeżeli chodzi o specyfikację techniczną, jest wart tyle jak najbardziej. Dlatego, że tutaj są pewne rozwiązania, których jeszcze na rynku nie ma, albo nie są popularne. Co takiego? A choćby to, że jest tutaj te 48 megapikseli wreszcie Sony, które zapowiadamy co prawda w różnych modelach. Ale Redmi 7 też ma. No dobra, no, ale że już Redmi 7 na rynku jest w sprzedaży no, w tej chwili? No dobra, no no, to, nie. No więc właśnie, dlatego a, rozumiem, w tym momencie. Mówisz, że w sklepach mogę iść już go kupić, tak? No możesz iść kupić, to jest 48 okay. Megapikseli. Wyceny już są, nie wiem, czy to jest przedsprzedaż w tej chwili, czy już można kupić go tak, że się dostaje. Bo nie pamiętam, powiem szczerze, napisałem kiedy w. Nie wiem, czy nie w lutym będzie tak naprawdę. Macie podlinkowany Jacka artykuł, więc sobie to sprawdzicie. Nie wiem, czy nie. Ale kurczę, jak dla mnie cena troszeczkę mimo wszystko. No. To znaczy 3000 za telefon ze smartfona flagowego to nie jest jakoś strasznie dużo. No ale. On z innowacji technicznych ma właśnie dziurkę w ekranie, tą, o której mówiłem. Wow. Malutką, te 4,5 mm. Czy to jest rozwiązanie fajne, czy nie, to nie mnie oceniać. Mnie nie przeszkadza w każdym razie, podobnie jak mi nocz nie przeszkadzał, tak? Faktycznie, jeszcze jak fajnie tapetę dobierzecie, to w ogóle znika. O, ja mam akurat taką tapetę, swoją kotkę w tym momencie. Że tego nie widać w ogóle. Na pewno łatwiej schować niż nocza. Po drugiej stronie, poza tymi 48 megapikselami, z przodu jest 25, także to też jest całkiem niezły aparat. Z tyłu natomiast jest. Jakże to się TOF nazywa? Ta Time of Flight, tak? Time of Flight. Ta Time of Flight, kamerka, którą Honor próbuje promować jako, nie wiem, na przykład nadającą się do sterowania w grach ruchowych. Nie wiem, czy to jest akurat najlepszy pomysł, ją można zastosować do kilku innych rzeczy, bo i do modelowania 3D, i do robienia zdjęć, i później robienia z tego fajnych modeli 3D. Później się jakieś opcje w oprogramowaniu z tym związane pojawią, nie? Ma IRD, słuchajcie, od razu, jeżeli ktoś nie wie, czy ma, czy nie ma. Ma USB-C, no i ma nawet jacka, tutaj też widzicie, że aha, jack jest. A microSD? Nie, kart pamięci nie obsługuje. W Polsce będzie sprzedawana wersja, słuchajcie, wyłącznie, przynajmniej na razie mam taką informację, wyłącznie 256 MB flesza plus 8 GB RAM. To jest full wypas, stąd cena jest jaka jest. Są jeszcze dwie wersje mniejsze, z 6 GB RAM i 128 flesza i 256 GB flesza i 6 GB RAM również. W związku z tym są również wersje jakby mniejsze, to jest wersja full wypas najlepsza na Polskę. I dlatego cena jest jaka jest, byłyby troszeczkę tańsze, gdyby było mniej pamięci. No ale to byłoby ułomne, no bo nie masz microSD, więc w sumie chyba dobrze, że. Mnie się zdaje, że dosyć dobrze. Pamięć, nie wiem, jak będzie ze sprzedażą. Nie wiem, czy Honor jest na tyle popularną marką, żeby no rzeczywiście. Właśnie, z taką ceną startować, nie? Tak, żeby ludzie byli przekonani. Natomiast ja z pełną odpowiedzialnością mówię, za tę specyfikację to jest bardzo dobra cena. Okej, okay, no. Za 256 giga. Znajdź mi odpowiednik, Adaś, i powiedz, że jest tańszy. Nie ma sprawy, możemy wtedy. No, u nas w sklepie nie, ale z Chin to ci ściągnę kilka takich mocniejszych nawet. Tego też z Chin możesz ściągnąć taniej prawdopodobnie, no. Jeżeli się uprzesz. W związku nie, z tym no, to nie jest, wiesz, no to jest jednak Honor, no ludzie raczej Honora, przynajmniej tak,
takie mam przekonanie, raczej z tańszymi konstrukcjami. Nie, no spoko, nie? Adaś, ale mówię, no i no jest tak, że masz obok siebie dwa smartfony. Ale jeden ma specyfikację, taką inny ma taką, no, jedną kosztuje tyle, drugi tyle. Wiadomo, zagłosują portfelami. No, wiadomo, że jest to smartfon robiony przez Huawei na tych samych liniach produkcyjnych, w związku z tym, jeżeli chodzi o jakość, to tutaj nie ma się co przejmować, martwić, że będzie coś nie tak. No. Czytnik jest z tyłu, jak widzieliście zapewne, nie jest w ekranie. Nie może jest i lepiej, bo te ekranowe na razie takie są. To znaczy, ja powiem szczerze, że wolę nadal te czytniki firmowane przez Huawei. Na ekranowe jeszcze przyjdzie czas. Mocno skuteczne. I bardzo szybko działają, błyskawicznie po prostu. Tak, tyle, bo oni zawsze mieli dosyć dobre czytniki. Także te wolę. Ja noszę tego smartfonika, jeszcze przed premierą go dostałem do obejrzenia, nie mogłem wam go pokazywać ze względu na embargo. Natomiast noszę go już od jakiegoś czasu, od dobrych kilku dni, i mogę powiedzieć, że to jest naprawdę bardzo fajna maszyna. Jeżeli kogoś stać, to jest konfiguracja, którą można sobie kupić, bo no mówię, ja jestem z niego bardzo zadowolony. Przez te kilka dni. A wiesz coś, czy będą u nas w sprzedaży operatorskiej? Mówili coś na ten temat, czy jeszcze nie? Prawdopodobnie się pojawi. No to... W tej chwili sprzedaż operatorska to już nie jest żaden cymes. No, ze względu na to, że sami musicie zapłacić za te smartfony, nikt wam ich nie da. No w sumie masz rację. W związku z tym operatorzy po prostu biorą. No, ale natomiast... nadal ludzie się przyzwyczaili, że idą do salonu, kupują telefon z abonamentem. No, u operatora jest o tyle łatwiej, jakby, że operator od razu wam daje raty, tak? W sklepie też trzeba postarać o raty. Nie, tam tak? Postarać, dajesz dowód i kupujesz. To właściwie w tej chwili ma różnicę, czy to jest operator. Tak, czy ale wiesz, chodzi mi o to. Zresztą, słuchajcie, w sumie napiszcie w komentarzach, czy wy jeszcze kupujecie telefony u operatora, czy już po prostu kupujecie sobie SIM only, czy tam na kartę i idziecie po telefon do sklepu z elektroniką. Napiszcie, bo to w sumie dosyć ciekawe zagadnienie, jak to wygląda u was, tak? My możemy powiedzieć, jak my robimy, ale no to średnio ma. Jakby przełożenie. Jeszcze wspomnę tylko, ma dobre szybkie ładowanie, bardzo fajne szybkie ładowanie i do zestawu dodają, zresztą dodają ostatnio do wszystkich Huawei, dodają w pokrowiec tak, silikon, brakowało mi. Przezroczysty? Tak. Bo szkoda go chować, bo w sumie ten wzorek ma taki niecodzienny. Najładniejszy jest bez obudowy, jest naprawdę śliczny i niebieski jest najładniejszy. Tak mówisz, dopóki ci nie upadnie. Ja też tak kiedyś mówiłem. Ale mnie smartfony nie upadają, Adaś. Dobrze. Od 10 lat mi żaden telefon Słuchaj, nie upadł. Zresztą ja też tak mówiłem, ale tego lata minionego, w 2018, miałem jeden dzień. Jeden telefon upadł mi rano, drugi po południu. Miał taki dzień, rozumiecie? No, shit happens, jak ja, to mówię. Ja na przykład, jak piję mocną herbatę, to miewam taki dzień, że mi rzeczy lecą z rąk. A no wiesz. Nie piłeś mocnej herbaty wtedy? Nie, ja piję mocną kawę. Kiedyś wypiłem taką mocną, że kurczę, w połowie drogi do biura się skapnąłem, że samochodu zapomniałem. Także uważajcie, jak pijecie mocną herbatę albo kawę, to uważajcie na telefony, żeby wam z rąk nie leciał. No. Dobra, nagadaliśmy się bardzo Jedziemy, co ciekawego coś powiemy. Trzeba od rzeczy ciekawych zacząć całą resztę jakby w naszej tygodniówki, bo się pojawiły rzeczy ciekawe i rzeczywiście innowacyjne bardzo mocno. Co powiecie na telefon, który nie ma gniazdek? Żadnych. Nie ma gniazdek, nie ma czego, niczego nie ma. Co może być lepszego od telefonu, który nie ma gniazdek przycisków i nie ma przycisków? Dwa telefony, które nie mają gniazdek i przycisków i takie dwa telefony są zapowiedziane. Od razu mi się przypomina pewien kandydat na prezydenta Białegostoku. Nie ma niczego, Nie będzie niczego. To znaczy, powiem szczerze, że mnie się sam pomysł by podobał, gdyby nie to, że pozbawiają mnie na przykład jacka i USB, tak? To mi się jakoś średnio podoba. Nie jestem gotów jeszcze emocjonalnie, żeby przejść na interfejsy wyłącznie bezprzewodowe. Ja jestem gotów, tylko dla mnie to ma znaczenie trochę praktyczne, no bo załóżmy, jedziesz w podróż... Czekaj, chcecie wiedzieć, o czym mówimy, prawda? To strzelimy wam dwie nazwy, żebyście wiedzieli od razu. Dzień po dniu wyskoczyły. Meizu Zero i Vivo Apex 2019, który był znany jako Waterdrop. Tak, myśmy o nim już gadali, że takie mydełko pokazali. Wcale nie mydełko, kurczę, wygląda jak zwykły smartfon, tylko gładki. No i tyle, no. Oba są właściwie prototypami, oba są jakimiś nowościami. Jeden co najmniej zostanie przynajmniej pokazany, Vivo co najmniej zostanie pokazany na EWC, Meizu, bo to myślę, że też. Meizu też. No, w ogóle słuchajcie, hicior, bo polscy przedstawiciele Meizu wydali prasówkę dosłownie chyba w godzinę po premierze w Chinach. Jeszcze do tego zapowiedzieli, że Meizu Zero będzie w Polsce. Nie podali kiedy, co prawda, więc równie dobrze może to być koniec tego roku. No, niemniej, powiem szczerze, ja byłem zdziwiony mocno, bo
nie spodziewałem się po nich czegoś takiego. Żeby uporządkować, Vivo Apex 2019, bo taką na razie nazwę roboczą nadal nosi, ten, który dawniej się nazywał Waterdrop, ma być pokazany na MWC, nie ma przycisków, nie ma widocznych gniazd, ma jedno złącze magnetyczne, czyli nadal można go ładować przewodowo. Tyle, że na magnesie, stykowo, tak? Stykowo, a nie wtyczką. No ale musicie mieć nietypowy przewód. Prawdopodobnie Adaś tutaj stwierdził, że będzie miał wysuwany aparat. No tak przeczuwam, no bo nie ma przedniego aparatu. Natomiast jako, że widzieliśmy go na wideo, on był obracany ze wszystkich stron, ja powiem szczerze, przyglądałem się bardzo mocno, czy tam są jakieś Nie, nie widać. Nie widać po prostu, że był jakikolwiek przedni aparat, z tyłu są dwa. To jest prototyp i to może być trochę na zasadzie takiego mock-upa zrobione, żeby podgrzać zainteresowanie, że nie ma żadnych otworów, żadnych, absolutnie. Ale zwróciłem uwagę na jedną rzecz. W przypadku akurat Meizu podano, że ma IP68. W przypadku Vivo w ogóle nie było mowy o wodoszczelności, co właśnie nakierowało mnie na to, że chyba ten aparat jednak tam w tej wersji docelowej będzie. Jak nam się uda to w Barcelonie pomacać, to wam o tym opowiem. W każdym razie na razie tego aparatu wysuwanego nie zauważyliśmy. Będzie natomiast podobno Snapdragon 855, czyli sieci 5G. No trudno, żeby nie było. Obsłuży będzie 256 albo 512 flesza i 12 giga RAM-u, czyli znowu rekordowa. Ta specyfikacja jest dosyć przewidywalna, bo po prostu musi być jest flagowa. To prawda. A też bierzmy poprawkę na to, że czasem Chińczycy dużo obiecują, a nie jest tak pięknie, jak obiecywali. W przypadku Vivo nie wspomniano również o eSIM-ie. Podejrzewam, że to też jest niestety konieczność, jeżeli się chce zachować obudowę bez żadnych szparek. Dokładnie. Chociaż nie wiadomo. W przypadku Meizu Zero już powiedzieli, że nie będzie przycisków, nie będzie gniazd. Tutaj nie będzie również tego gniazda. Ale znowu wracamy do wodoszczelności, tak? Tu powiedzieli, tam nie. Więc też może się okazać, że jednak finalnie ta szufladka tam się pojawi. No. Bez USB, wyłącznie bezstykowe, bezprzewodowe ładowanie, tak jak mówiłem, bez styków. AMOLED 5,99 cala. Ekran ma działać jako głośnik, o tym też wam już mówiliśmy. W obu modelach tych. W obu modelach i w obu modelach bezprzyciskowych. Czytniki mają być w ekranie. To też jest w sumie przewidywalne, z tym, że to już będą te nowsze czytniki, zajmujące niemal całą powierzchnię ekranu. Tak. Też to jest takie, trochę oni mówią, że cały ekran będzie czytnikiem. Nie do końca to tak będzie. Będzie po prostu ta strefa dużo większa niż jest obecnie i tego się trzymajmy, a nie, że ekran cały jest czytnikiem i dotkniecie gdziekolwiek. Nie, aż tak dobrze to nie. I tutaj w zapowiedziach pojawia się zarówno Snapdragon 845, jak i 855, czyli bardzo możliwe, że będą dwie wersje, jedna 4G, druga już 5G. Znamy również rozkład aparatów, mało tego, znamy w konkretne modele. Z tyłu będzie 12 plus 20 megapikseli i to będzie jedna i druga matryca Sony IMX380 i 350. Z przodu będzie 20 megapikseli. I to w zasadzie to jest taki zestaw jak w Meizu 16. I w przypadku Meizu 0, to co warto zapamiętać, to, że polski oddział obiecuje, że on będzie właśnie w Polsce. Także to, o czym Adam powiedział. Pilnujmy ich i jak nie będzie, to zapytajcie, gdzie moje 0. Dobra, co dalej? Wiesz co, Flex? Mimix Flex po raz kolejny pojawił się na filmiku. Tym razem widzieliśmy dokładnie jego działanie. Widzieliśmy, że jest zawijany z dwóch stron. Widzieliśmy, że działa. Że ten ekran nie wariował. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Co prawda nie wygasił. Tak, ten tył się nie... Ale wiesz co, może oni to celowo zostawili, że nie wariuje, a się świeci, żeby fajnie wyglądało. Po prostu. Możliwe. Albo jeszcze niedorobiony interfejs. No, to jest prototyp, tak? Więc umówmy się, nad tym pracujemy. Jeszcze zauważyłem, że ten ekran tak mało estetycznie pofalowany jest. Tak, to ale to jest, też, kurczę, jest, ja to pofalowany zrzucam i całe, na karp tego, że to prototyp. Całe urządzenie jest leciutko wygięte, przynajmniej tak jak mi się zdawało. Ale wiesz, przylizny nie jest prosty. To wygięcie tego dużego ekranu to akurat może być fajne, bo czyni z niego właśnie taką paletkę. To wygięcie zdaje się być naturalne, jak trzymasz to urządzenie. Bo ja wiem. No dla mnie tak, nie wiem czy pamiętacie, taki był model LG G Flex, właśnie z takim zakrzywionym ekranem, strasznie lubiłem ten telefon. No to jest żeby to tak działało, słuchaj, to... Ale zasada, że tak powiem, wygięcia podobna. No ale słuchaj, tam wygięcie jest takie, że masz wygięcie na długości, a nie na szerokości, a tutaj ono przy ale takiej jak szerokości... obrócisz, to masz akurat... To nadal masz tablet, No tak, dobra, słuchaj, to tak niech nie to wyprodukują, zobaczymy. Spoko.
ludzie plotkują, że Xiaomi pokaże to w Barcelonie. Mhm. Widzicie tu chałubicę? Zobaczymy, ja też nie sądzę na razie. Nie sądzę. Prototyp co prawda bardzo ładnie wygląda. Chyba, że pokażą tak jak swego czasu Samsung zrobił. Na scenę wyjdzie pan Bin i pokaże, mamy taki, na razie, cześć, pokażemy go później. I tyle. Dobra, pojawił się troszeczkę słabszy, smartfon Redmi Go z Androidem Go. Troszeczkę. Tak naprawdę, ja właściwie nie wiem, pojawił się na Filipinach, w Lazadzie, nie wiem, czy ktoś na niego czeka, czy nikt na niego nie czeka. To zależy, ile będzie kosztował. Ja przyjrzałem się tak naprawdę specyfikacji i gdybyście żałowali, że w Polsce mogłoby, nie wiem, nie być Redmi Go, to nie rozejrzyjcie się, sprawdźcie, jak wygląda Redmi 4A albo 5A, dlatego że są to smartfony, co prawda może nie wyglądają tak nowocześnie, mają bardziej pozaokrąglone rogi i nie mają takiego sznytu projektanckiego, natomiast mają lepsze specyfikacje. Kurczę, nie, no ten Go powinien kosztować, nie wiem, 150 zł, żeby tu miał sens. No tak. Bo jego specyfikacja jest po prostu marna. 5 cali w HD ekran, przepraszam was bardzo, piaskarka nam stanęła właśnie przed maską. Wow. Snapdragon 4, 2.5, pamięć 1 plus 8, oczywiście Android Go, 8,5 megapikseli, no i to właściwie tyle. Stąd nic dziwnego, że powinien być tani. No ale dobra, na razie jest na Filipinach, coś czuję, że go u nas nie będzie i tyle. Jeżeli chodzi o takie premiery, to już wszystko, czy jeszcze masz coś? Wiesz co, nie, no premiery, wszystko, dobra, powiedzmy, ale to kronikarsko tylko. W sprzedaży w Polsce pojawiły się Asus Zenfone Max M2 i Max Pro M2. Cena 1299, 799, koniec tematu, specyfikacje macie na dole i tyle. Jest zapowiedziane HTC Desire, dlatego że polski oddział zrobił, tak, Desire Adaś 12 był zresztą. I to cena wersji pamięci 3.3. To nie była premiera Desire'a, co ty? Nie? Nie była to zapowiedź Desire'a? Nie była, bro. W ogóle nawet słowem się nie zajmowali o tym telefonie. Myślałem, że może ktoś zapowiadał. Nie, Google pokazywał. Dobra, to powiedzmy w takim razie w ten sposób, że HTC Desire 12S ma być w Europie i w Polsce w sprzedaży się również pojawić. No, w cenie za wersję 3,32 giga, przepraszam, 849 zł. No, tak to wygląda. Przykro mi. Zapowiada LG smartfona z komorą chłodzącą. I 5G. I 5G. Było do tej pory chłodzenie takie cieniutkie dosyć na rurce miedzianej. Ma być po prostu efektywniejsze. Zobaczymy go w Barcelonie. I bateria 4000 mAh. 24 lutego, już wam mogę powiedzieć, co możecie zapisać. Mamy nadzieję, że będziemy, że polski oddział tym razem o nas nie zapomni. Nie będziemy musieli kombinować. Tak, miejmy nadzieję, że nie zapomnę. Dostałem obietnicę, że będziemy tam, więc no spoko, no, trzymam za słowo. HMD z kolei podało listę smartfonów, które dostaną upgrade do Androida Pie. I przeczytam wam na szybciutko. Nokia 1, 2.1, 3, 3.1, 3.1 plus, 5, 5.1, 6. Będą dostawały w styczniu i w lutym. Także dwa pierwsze miesiące w roku, zdaje się, powinno się wszędzie odhaczyć. Chociaż w zasadzie nie, przepraszam, pierwszy i drugi kwartał tego roku, nie pierwszy i drugi miesiąc. W pierwszym i drugim kwartale. Na początku część modeli, w drugim kwartale druga część. Zerknijcie do newsa, bardzo was proszę, dlatego że nie spisałem dokładnie. Tak, zajrzyjcie sobie na najprościej, no nie tam będziemy. No i jeszcze jedna rzecz, o której warto powiedzieć jako o fakcie. Mamy zdjęcia już właściwie bardzo dobrej jakości z każdej strony Galaxy S10 i Galaxy S10 Plus. No co możemy powiedzieć, to na pewno będą trzy aparaty z tyłu w jednym i w drugim, plus ten pulsomierz, jak go zwał, tak go zwał, lampka doświetlająca LED. Aparaty są umieszczone poziomo. W takiej lekko wystającej ramce, w każdym razie wygląda to niebo lepiej niż teraz i nie ma tam już czytnika. I to jest jeden panel, jeden tylko panel, ten panel leciutko wystaje na obudowę, niemniej wystaje, nie, będzie potrzebny pokrowiec. Prawdę mówiąc, wygląda to lepiej niż w 9, mnie się bardziej podoba. Z przodu oczywiście dziurki. S10 będzie jedna dziurka, w S10 plus będą dwie taka dziurki. Lornetka, takie, połączone taką czarną maską, jak lornetka po prostu. Dlatego, że S10 będzie miała jeden przedni aparat, S10 plus będzie miał dwa przednie aparaty. Co jeszcze? USB-C będzie, na pewno będzie jack 3,5 mm i przedziwna rzecz, i to już jest troszeczkę plota, dlatego że mamy co prawda zdjęcia interfejsu, ale nie wiemy tak naprawdę, jakie jest ich źródło. No właśnie.
Jest plota, że będzie obsługa kryptowalut zaszyta jakby w systemie Samsungowym. Mamy screena z Samsung Blockchain Keystore. Czyli, to się tak ma nazywać. Czyli taką aplikacją, wiesz, która będzie portfelem bitcoinowym. Wrzucił to facet, bo ja przejrzałem profil tego gościa, który to na Twitterze pokazał. Nie, to wygląda wiarygodnie. Facet generalnie siedzi w temacie kryptowalut, więc myślę, że może mieć dobre informacje. Natomiast ja bym obstawiał, że po prostu pojawi się wariant po prostu galaksiaków. Ale czemu, słuchaj, Samsung ma Noxa, w związku z tym dorzucenie takiej aplikacji to nie jest jakby duży problem. Ale wiesz, 90% użytkowników to... No nie, no to nie będzie... Słuchaj, 90% użytkowników nie korzysta z 90% ustawień i funkcji swoich smartfonów. To jest prawda. W związku z tym, czy ona tam będzie, czy ona tam nie będzie, naprawdę nikomu nie No w każdym razie jest plota, że ma być, ale słuchajcie, teraz wam powiem hita. Nawet jeszcze ceny są, że tak powiem, na giełdzie. Też plota, oczywiście wszyscy potwierdzone info i tak dalej. Nieoficjalne. Ale słuchajcie, no, śmiech. W każdym razie, no ja wam też przeczytam, bo tu nie ma się co rozwodzić. S10 Lite, czyli ten budżetowy S10 z pamięcią 6 plus 128, 3340, ja już przeliczam z euro, bo co was euro. I to jest S10 Lite 3340? 3340. Gdyby dalej miał tyle kosztować, to ja zdecydowanie polecam to. Naprawdę. A widzisz. Czego on by tam nie miał? Ty polecaj, a ja sobie po prostu wezmę lajta. S10 6 plus 128 3980, ale będzie też wersja 8 plus 512 giga za, uwaga, 5055. I S10 Plus. 6 plus 128 za 4497, a teraz ty czytaj, bo ja prowadzę. Czekaj, przepraszam, nie wiem na czym skończyłeś. S10 Plus tu. S10 Plus 6 plus 128 giga 1049 euro, czyli 4500. S10 Plus 8 giga RAM plus 512 giga flesza 5570. I ostatnia wersja 12 giga RAM-u plus 1 terabajt pamięci flash 6855 zł. Ja bardzo chętnie Cię namówię na porównanie. Jak dostaniemy w redakcji już S10 Lite'a, bardzo chętnie porównam go z tym, co tutaj mam, czyli View 20. To Ty chcesz Lite'a, ja chcę Plusa. Halo, w Samsungu ktoś nas ogląda, to my zamawiamy sample, jakby coś, to poprosimy bardzo uprzejmie. To znaczy, ja naprawdę bardzo chętnie zrobię analizę porównawczą S10 Lite z Honorem View 20. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie i zobaczymy, jak te ceny się tam mniej więcej kształtują. Przy czym warto zwrócić uwagę, że jeżeli S10 Lite będzie miała premierę na MWC dopiero, ale to w zasadzie jest w ramach MWC. Umówmy się tak, parę dni w tą czy w tą. A ten ma w tej chwili premierę, ten szybciej zacznie tanieć w dodatku jeszcze. Przede wszystkim ten zacznie szybko tanieć i będzie szybko taniał. A S10... To kto będzie kupował S10 Lite'a też? No, też myślę, że ten Lite to jest w ogóle plota i czegoś takiego nie będzie. To znaczy, to co widzieliśmy, bo na zdjęciach nie było Lite'a. Na zdjęciach była wersja podstawowa i była wersja Plus. No, prawda? No to ty zacząłeś gadać o Lite'ie. Ja nie powiedziałem. No bo Lite jest dalej, się przewija w tych plotkach, że będzie. No i tyle. Ja tam o tym nie plotkuję, ja nie wiem. Słyszeliście, że inna o tym mówił cokolwiek? Wszyscy chrzaniem, że będzie ten Lite. Ja od początku mi się wydawało to takie trochę, no na grzyba im ten Lite. No zobaczymy, ja powiem szczerze, nie jestem pewien. Na razie nie bardzo mi się kalkuluje, żeby jeden na dobry Samsung poza seriami swoimi, które obecnie wypuszcza, jeszcze mu się opłacało w jakikolwiek sposób tego Lite'a wypuścić. Może analitycy usiedli i stwierdzili, że jak się będzie nazywało S10, to się sprzeda, nawet jeżeli będzie miał specyfikacje jak te z niższej półki Samsungi. Ale nie bardzo wiem po co. Znaczy ja nie widzę celu wypuszczenia Lite'a. Może jakiś sens jest w tym. Wiecie, to nie moje pieniądze, przysiu nie martwić, naprawdę. Nie moja produkcja. Dobra, i to na tym się u mnie kończą fakty, ja więcej faktów nie mam. A, to wiesz co, to co, może teraz Motorola. No dobra, no to pojedźmy Motorolami w takim razie. Przede wszystkim może od faktu zacznijmy, bo to jest w sumie już fakt. 7 lutego zadebiutuje seria Moto G7. Mam tego tutaj wypisał, mówiliśmy już o tym też. I prawdopodobnie w Polsce się też pojawią, bo wiecie co? Zaraz będzie marudził, że nie może przeczytać. Jedziemy i przynajmniej no ja jadę, nie wiem jak Jacek chce tego. Jedziemy na premierę, nie wiem, no
zwołali konferencję w Warszawie. Mnie nikt na Motorola nie zapraszał. Ja jadę na konferencję Oppo w przyszłym tygodniu. A to w przyszłym tygodniu. Natomiast Motorola mnie nie zaprasza od bardzo długiego czasu. Nie wiem, pogniewała się na mnie, coś złego napisałem o Motoroli. Diabli wiedzą. W każdym razie pozdrawiam serdecznie zarówno agencję, jak i producenta. Nie ma sprawy. Nie muszę jeździć do Warszawy. Ja nawet wolę, jestem wygodnicy. Co jak już przy tym jesteśmy, to ja firmę Huawei serdecznie również pozdrawiam. Ja też tutaj jestem. Hello. No. Co jeszcze? O tej Motorolach. No co, w Brazylii, słuchajcie, ktoś prawdopodobnie chyba gdzieś tam za wcześnie enter nacisnął, bo wyskoczyły specyfikacje i wygląda na to, że to już są bez mała chyba, ja bym powiedział, że są oficjalne, bo są tak dokładne, łącznie z wymiarami i wagą, że... Niezwykle atrakcyjne. Komu by się chciało to fałszować? Niezwykle atrakcyjne. Ja wiem, czy atrakcyjne? Niezwykle. Ja wiem, co ty tu atrakcyjnego widzisz? No nie wiem, 5000 mAh w G7 Power. Tak, no okej, bo to się nazywa Power, więc prawda, że atrakcyjne 5000 mAh? Fajnie, tak, 5000, tylko że no Snapdragon 632, ekran 6,2 cala, ale HD+, tylko, więc to nie będzie jakiś tam super, hiper średniak. Ale to będzie ceny na pewno będą dobre, nie? 209 euro. Kurde, no. Nie przeliczyłem na złotówki, patrz. Nie, no 209 euro to nie ma dużo liczenia, w okolicy 1000 zł pewnie, tak? No. No nadal tak chyba tak. Zobaczymy, jakie ceny podadzą, wiecie, co nie brakuje. Jest tych specyfikacji dużo, są 4 modele, także zapraszam Was serdecznie do specyfikacji do newsa, Adaś na dole linkuje. Chyba, że chcesz coś powiedzieć konkretnie o którymś modelu, to zapraszam. Tak jak ja wspomniałem o tych 5000, to Ty masz też wspomnieć o jakiejś spektakularnym elemencie specyfikacji. Moto G7 Plus ma podwójny aparat z tyłu. Spektakularne jest to niebywale. Słuchajcie, ja Wam będę gadał jeszcze o tych telefonach. Jak ja tam pojadę, dostanę jakiś do łapy, to Wam o nim opowiem. A no szczerze powiem, jak nie znam cen, to ciężko powiedzieć o nich coś dobrego, ani też ciężko coś, kurczę, krytykować. Ty, no. Ale w lecie jeszcze chyba Motorola zapraszała, bo byliśmy tam, taka Papuga była. To była Motorola? Nie. Papuga to była, mój drogi, o, LG. Dobrze. A, naprawdę? A rzeczywiście tak, ta co im uciekła, to była tak, LG. To była LG. Czyli Motorola tak od dobrze ponad roku mnie już nie zaprasza. No, to mniej więcej masz z Motorola tak jak ja z Huawei'em i Honorem. Ba, nawet więcej, ja tu już odpowiem. Ale słuchaj, ale przyznaj, redakcja jest zapraszana. A nie, no to z Motorolą tak nie, samo nie możesz ma, przyznać. Nie, ma, nie mamy pretensji do nikogo, że nie jesteśmy według zapraszani, broń Boże, nie jesteśmy bliźniakami jednojajowymi. Nie jesteśmy, prawda? Nie, nie jesteśmy, ale nie wyglądamy chyba nawet na bliźniaki jednojajowe. W związku z tym nie mamy żadnych pretensji, jeździmy, jesteśmy wdzięczni bardzo za każde zaproszenie, za każdym razem. Pożartować sobie możemy, natomiast poważnie jest okej. Dobra, coś poza tymi Motorolami jeszcze masz? Aha, no wiecie co, z takich ciekawostek, DxO zaczyna robić ranking przednich aparatów w telefonach, widocznie im się nudzi. Tylne już zrobili, to teraz się za przednie zabrali. Tak, no więcej kasy do zgarnięcia, producenci będą płacić za testy, może, no nie wiem jak to się tam odbywa w każdym razie. Jeżeli chodzi o uszeregowanie, to jest mniej więcej ok, efekt marketingowy związany z ilością punktów. Tak, ktoś tam się będzie mógł pochwalić tym, no. Jeżeli chodzi o ploty, to ja mam jeszcze Meizu M9 Note, w którym zapowiadana jest 48 megapikselowa kamerka Samsunga, Snapdragon 675 i bateryka 4000 mAh, czyli w zasadzie, tak jak ja czytałem, zarówno o tej matrycy Samsunga, która właściwie działa na podobnej zasadzie jak matryca Sony. Tam też jest łączenie pikselków, tak? W związku z tym jest piksel efektywny większy, ale tylko przy rozdzielczości 12 megapikseli. Słuchajcie, no czyli komu 12 nie wystarczy? Wiesz co, powiem Ci tak, 12 wystarczy, no. Natomiast ja robiłem tym aparatem zdjęcia 48 megapikseli. No i? Pokazywałem u nas kolegom, to Tobie akurat nie, bo Ciebie nie było, natomiast pokazywałem kolegom w redakcji, w momencie kiedy zrobiłem dywan, tam praktycznie roztocza widać. Także jest ta matryca fajna. Popatrz, na to nie wpadłem. Ale byliśmy w gościach, to nie wypadało może pytać, gdzie jest odkurzacz. Matryca jest rzeczywiście fajna, dlatego że bardzo dobrze ostrzy i rzeczywiście wychodzą rzeczy bardzo szczegółowo. Ja tych zdjęć narobię dosyć sporo, mam nadzieję, zrobię takie, żebyście widzieli, że ona dobrze ostrzy, że to są fajne zdjęcia i że szczegóły widać. Natomiast ta matryca Samsunga działa bardzo podobnie jak ta Sony tutaj w View 20, tak?
bo o nim mówiłem, a tutaj mówiłem o Meizu M9 Note, zapowiadany. No ale dopiero. Zapowiadana jest specyfikacja też na razie plotkowa obu Huawei, nowych Huawei'ów P30 i P30 Pro. I na szybko Wam streszczę. OLED 6.1 w tym słabszym, Kirin 980 w obu, 8 GB RAM w tym słabszym, czytnik w ekranie, aparat podobny, czy układ aparatów podobny jak P20 Pro, czyli 3 aparaty, jeden teleobiektyw, drugi zwykły, standardowy i trzeci... Kuchenka. Znaczy, no może inaczej je ułożę. Ale nie, ja mówię o P20 Pro. Tak? Ty mówisz o P2A, nie o Mate'cie. Nie o Mate'cie. Taki sam jak w P20 Pro będzie układ, myślisz? No tak mi się zdawało, że tak mi się napisałeś, mój drogi. Nie? Bo ja mi się właśnie wydaje, że ja o Mate'cie napisałem. Dobra, nieważne, sprawdźcie sobie. To znaczy, mnie się zdawało, że napisałeś, że jak w P20 Pro, żeby tylko nie było kuchenki, jak w Mate'cie. Ale sprawdźcie. Dobra, sprawdźcie sobie, bo mi się zdaje, że właśnie miało być jak w Mate'cie. Ale... 20 GB RAM-u miałoby być, przynajmniej wersja 12-gigabajtowa miała być w przypadku P30 Pro. Czytnik również w ekranie. No i ciekawostka. Natomiast jest. Najfajniejsza rzecz, która jakby w tych plotach jest, to, że aparat z teleobiektywem ma mieć również układ peryskopowy, czyli jest szansa na to, że to powiększenie będzie jednak większe. Czyli tak jak, już Wam o tym opowiadaliśmy, tak jest taki układ optyczny, który pozwala uczynić telefon, moduł aparatu jednak na tyle płaskim, żeby się mieścił w telefonie, bo pracuje w innej płaszczyźnie. Nie udało nam się powiedzieć o wszystkim, dlatego że ten tydzień obfitował naprawdę zarówno w wydarzenia, jak i w informacje. Zapraszamy Was do newsów, jeżeli w ciągu tygodnia nie mieliście okazji poczytać, a my i tak już przekroczyliśmy to pół godziny, które zazwyczaj sobie dajemy na gadające głowy, w związku z tym chcielibyśmy Was pożegnać serdecznie. Podziękować jak zwykle za każdą aktywność pod naszymi filmami, zarówno pod tygodniówkami, jak i pod filmami. No i zaprosić do większej. Jak najbardziej. Słuchajcie, ja Was mogę namawiać oczywiście na lajki, na subowanie, pokazywanie innym, ale sami macie własny rozum, w związku z tym, jeżeli uważacie, że warto, to poprosimy. A jak nie warto, no nawet możecie łapkę w dół tam dać i my też będziemy się z tego cieszyli, bo ktoś ocenia i ktoś wie, co tu się dzieje po prostu. Ja. Pozdrawiamy Was serdecznie, życzymy Wam miłego weekendu. Trzymajcie się, cześć. Cześć, do zobaczenia.